Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło powitać wszystkich, którzy są dzisiaj wieczór z nami tu w Międzynarodowym Centrum Kultury na rozmowie o naszej najnowszej książce. I może nie tylko naszej, ale przede wszystkim książce pana doktora Krzysztofa Kowalskiego, naszego wypróbowanego autora, którego szczególnie gorąco witam wśród nas. Cieszę się, że jest z nami pan profesor Dariusz Niedźwiecki, dyrektor Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, no bo to jest ten adres, pod którym Krzysztof Kowalski w ostatnich miesiącach, a nawet latach popełnił to oto dzieło, z którego my również jesteśmy dumni i to potrójnie, bo po pierwsze Krzysztof Kowalski, co nie jest tajemnicą, miał swój epizod tutaj w Międzynarodowym Centrum Kultury. Epizod, którego śladem jest bardzo ważna swojego czasu książka Europa, mity, modele, symbole, wydana jeszcze w czasie, kiedy Polska aspirowała dopiero do członkostwa w Unii Europejskiej. I w ten sposób Krzysztof Kowalski został klasykiem, nim myśmy 1 maja 2004 roku zostali Europejczykami. Natomiast chcę powiedzieć, że jesteśmy dumni z tej książki również dlatego, że to jest w moim najgłębszym przekonaniu pierwsza w Polsce próba szerokiego, syntetycznego spojrzenia na problem dziedzictwa niematerialnego, a więc tej warstwy naszej pamięci, naszej tożsamości, naszych codziennych wyborów, której to warstwy, rola i znaczenie na naszych oczach właśnie w ciągu tych 20 lat istnienia Centrum radykalnie się zwiększyła. No i po trzecie, jak się nie pochwalisz, to cię nie pochwalą. No cieszę się bardzo, że tak starannie żeśmy tą książkę wydali. Jest tutaj na sali pan Łukasz Galusek, szef naszego wydawnictwa. Książka jest trzecim tomem w Bibliotece Klasyków Herytologii. Ta seria herytologiczna pod moją redakcją zaczęła się od prac zebranych profesora Andrzeja Tomaszewskiego. Jesienią roku 2013 mieliśmy przyjemność zaprezentować Państwu klasyka gatunku urbanologicznego Józefa Rykwerta. Józefa Rykwerta i jego klasycznej książki Pokusa miejsca. No i teraz czas na kolejnego klasyka. Ja mam krótko przedstawić bohatera dzisiejszego wieczoru i zrobię to, za co bohatera zwłaszcza przepraszam, w dwie minuty. Krzysztof Kowalski jest etnologiem. Etnologiem z wykształcenia. Doktorat obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i rzeczywiście lawirował zawsze pomiędzy etnologią, antropologią, socjologią, a na koniec postanowił zostać europeistą. Ma też na swoim koncie tytuł Master of Public Administration, z czego się szczególnie cieszę, bo zdobył ten niezwykle prestiżowy dyplom na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ale także w Copenhagen Business School. Pracuje w Katedrze Dziedzictwa Europejskiego Instytutu Europeistyki, czyli w Przegorzałach. Specjalizuje się w zakresie antropologii polityki, teorii dziedzictwa i pamięci. I tutaj urywa mi się ten scenariusz na dwie minuty, ale chcę powiedzieć od serca, że nie ulega wątpliwości i mam nadzieję, że pan profesor Niedźwiecki z całą swoją surowością wrodzoną z tą tezą się zgodzi, że mimo wszystko Krzysztof Kowalski nam się udał, jeżeli chodzi i o Uniwersytet Jagielloński, i o Centrum, i przede wszystkim o herytologię. I panie Krzysztofie, teraz jest czas na pana 30 minut na expose, a potem będzie pewnie długa kolejka pana fanklubu, bo to dzisiaj tylko tą książkę sprzedajemy po szalonej cenie za 40 zł w twardej oprawie. Bardzo proszę.
Kamera jest wycelowana w Krzysztof Kowalski, tak? Co się przesiądę. Dobrze. Dynamika wydarzeń. Proszę Państwa, korzystając z okoliczności, chcę przede wszystkim podziękować. Naprawdę okoliczności są niezwykłe. Jeszcze kilka lat temu nie pomyślałbym o tym, że książka tego typu powstanie i będzie mojego autorstwa, i że zostanie wydana przez MCK i że będzie wydana w taki właśnie sposób. Także przede wszystkim chciałbym rozpocząć krótką chwilą podziękowań. I przede wszystkim na początku chciałbym podziękować panu profesorowi Purchli, który kieruje katedrą, w której pracuje, i kieruje instytucją, która dziedzictwo uczyniła swoją osią zainteresowania. Także panie profesorze, serdecznie, z całego serca dziękuję. Jako pracownik były MCK i obecny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracując nad tą książką, chciałem zwrócić uwagę na to, że było kilka postaci bardzo istotnych w powstawaniu tego tekstu, tak to nazwijmy. I chciałbym zwrócić uwagę i podziękować panu profesorowi Zdzisławowi Machowi za jego niekonwencjonalną metodę inspiracji do pracy badawczej i pisarskiej. Także panu profesorowi Machowi z całego serca dziękuję. Profesorowi Poremskiemu, siedzącemu z tyłu, bo go widzę, również za to, że zechciał swoim sercem otoczyć mnie w sytuacjach, kiedy metoda profesora Macha była dosyć dla mnie stanowcza i zdecydowana. Dyrektorowi Niedźwieckiemu za wsparcie, zrozumienie i za fakt, że Instytut Europeistyki współfinansuje tę książkę. Jeżeli Państwo otworzycie ostatnią stronę, tam znajdziecie informacje na temat tego, że Uniwersytet Jagielloński, w tym Instytut Europeistyki i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, zechciały dofinansować to przedsięwzięcie wydawnicze. Jeżeli chodzi o Międzynarodowe Centrum Kultury, to wspomniawszy już profesora Purchle, chciałbym podziękować jeszcze kilku osobom, których rola w produkcji tej książki była fundamentalna. Pani dyrektor Agata Wąsowska-Pawlich, która w pewnym momencie swoim sercem i zrozumieniem dla autora, mówiąc, że się da, okazało, że się da, i pani dyrektor Agacie Wąsowskiej serdecznie, z całego serca dziękuję. Rola pana Galuska jako szefa wydawnictwa wielka. Bez niego, jego cierpliwości byłoby bardzo trudno. Tymczasem z jego podejściem do autora, takiego jak ja, udało się tę książkę wydać. Osoba, bez której tej książki by nie było, pani Barbara Górska, w takiej formule, w jakiej Państwo możecie czytać tę książkę, to jest pewnego rodzaju forma, którą uzyskaliśmy dzięki, poprzez i wkład pani Barbary Górskiej, która była redaktorem tego tomu, i serdecznie za udział w tym przedsięwzięciu chciałbym pani Barbarze podziękować. Wszystkim tym niewymienionym z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Międzynarodowego Centrum Kultury z całego serca dziękuję. Zawieszam głos i mówię jeszcze jedną rzecz. Dziękuję mojej żonie. Wytrzymała pisanie i wytrzymała wydawanie. A teraz kilka słów o książce, która powstała przez ostatnich kilka lat pracy nad refleksją. Refleksji na temat dziedzictwa, pewnego pojęcia, które zrobiło zadziwiającą zupełnie, zaskakującą karierę w naukach zajmujących się przeszłością, które pojawiło się i zagospodarowuje pewną przestrzeń w dyskursie naukowym, ale równocześnie jest pewnym pojęciem, które funkcjonuje w społecznym odbiorze i przeżywaniu przeszłości kultury. To jest pojęcie o tyle interesujące, że wskazałbym na pewien fakt, który być może nam umyka. 20 lat temu, kiedy studiowałem etnologię, antropologię, kultury, wszyscy wiedzieliśmy, czym jest tradycja. Wykładów o dziedzictwie nie miałem. Chcę przez to powiedzieć coś, co jest ogromnie interesujące, że z sytuacji, w której
Dziedzictwo było pewnym pojęciem zagospodarowującym pewną przestrzeń i pewną praktykę konserwatorską i które było związane w szczególności z historią sztuki i konserwatorstwem, nagle okazało się, że to pojęcie zaczyna zagospodarowywać przestrzenie do tej pory zagospodarowywane przez zupełnie inne pojęcia. Poniekąd grasuje, tak bym to powiedział, po różnych dyscyplinach naukowych i wykorzystuje różne pojęcia naukowe, do których subtelnie, migotliwie nawiązuje. Zaczynam tę książkę stwierdzeniem, że dziedzictwo jest słowem niezwykłym. I myślę, że dziedzictwo jest słowem niezwykłym. W tym sensie, że odniosło pewien skutek i odniosło pewien sukces w przestrzeni już do tej pory zagospodarowanej przez pojęcia takie jak tradycja, zabytek, historia, narracja historyczna, miejsca pamięci. Ja twierdzę w tej książce i stawiam taką hipotezę, że siła tego pojęcia tkwi w aluzyjnym, wieloaspektowym odwoływaniu się do tych pojęć, ale równocześnie w wykraczaniu poza te pojęcia. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć tak, że dziedzictwo jest zawsze czymś więcej niż tylko pamięcią, tylko narracją historyczną, tylko zabytkiem. Korzysta dziedzictwo z tych pojęć, wykorzystuje je często i używam świadomie określenia wykorzystuje te pojęcia, ale na swój własny, konkretny, dzisiejszy sposób. Pojęcie, które było zarezerwowane dla pewnej praktyki konserwatorskiej, zakotwiczone głównie w myśli historii sztuki, wychodzi poza gorset 20 lat temu jeszcze przypisanej mu przestrzeni, w której funkcjonowało. Mówię tak, wielki sukces, wielki potencjał, pojęcie, które daje szansę na zrozumienie przeszłości, choć nie tylko. W takich perspektywach i w takiej przestrzeni, których zabytek, pamięć, narracja historyczna nie proponują. Że jest to coś nowego, że jest to jakieś nowum. I myślę, że jest to pojęcie, o którym można by powiedzieć, że jest pojęciem na pewien moment, na pewne miejsce, pojęcie, które rozwiązuje bardzo konkretne kwestie, odwołując się do pewnych pojęć, stawia nowe pytania. I więc pojęcie, słowo niezwykłe, sukces pojęcia, które wyrastając z teorii konserwatorskiej, znajduje się w obszarze poza uniwersytetem. Kwestia istotna. Pojęcia takie jak historia, miejsca pamięci, tradycja były w pewien sposób zarezerwowane dla akademickiej refleksji na temat przeszłości i kultury. Natomiast dziedzictwo uczyniło z refleksji na temat przeszłości coś, co pozwoliło refleksji na temat owej przeszłości wyjść poza uniwersytet. I dziedzictwo pojawiło się w przestrzeni społecznej tam, gdzie przeszłość realizuje dzisiejsze cele, dzisiejsze wartości, gdzie w pewien sposób nowy, na nowo redefiniuje to, co do tej pory znaliśmy w formie pamięci, historii, dziedzictwa i zabytku. Jak twierdzę w tej książce, dziedzictwo nie jest prostym synonimem tradycji, miejsc pamięci, zabytku. Wyraźnie poza nie wychodzi. Wprowadza praktykę społeczną tam, gdzie do tej pory jej nie było. I powiem tak, że czytając różne opracowania na temat dziedzictwa i budując tę książkę jako pewnego rodzaju narrację o tych narracjach, które o dziedzictwie opowiadają, taką metaopowieść o dziedzictwie, czym ono jest i czym ono nie jest, powiedziałbym, że jest to jednak nowa interpretacja przeszłości, nowa interpretacja kultury,
która wychodzi poza uniwersytet i jest w pewien sposób zwykle intencjonalna, selektywna i zawsze zakorzeniona w określonym miejscu. To nie jest, uważam, że to pojęcie w sposób aluzyjny korzysta z pewnych pojęć, ale poza nie wykracza. Co charakteryzuje dziedzictwo? Uważam, że dziedzictwo charakteryzuje intencjonalność. Ktoś uznaje coś za dziedzictwo. Ktoś tego chce. Ktoś chce być dziedzicem czegoś. Wyraża na to zgodę. Z dziedzictwem połączony zawsze będzie komponent zgody i protestu wobec dziedziczenia, przekraczania pewnych formuł. Intencjonalność dziedzictwa będzie kwestią ogromnie istotną. Ktoś chce być dziedzicem czegoś. Gregory Ashworth, który wielokrotnie bywa w Międzynarodowym Centrum Kultury, ekspert od kwestii dziedzictwa, mówi dokładnie tak. Za dziedzictwo uznamy wszystko to, co ktoś lub jakaś wspólnota chce uznać za swoje dziedzictwo. Że chce być spadkobierczynią czegoś. Dziedzictwo ze swej natury jest więc intencjonalne. Czyjeś, do kogoś należy. Bardzo ciekawe kwestie będą pojawiały się, gdy będę nawiązywał do książek i myśli profesora Purchli. Dziedzictwo jest również kontekstualne. Ktoś tego chce w określonym momencie i ktoś tego chce w określonym miejscu. Uznać coś za dziedzictwo oznacza chcieć tego w określonym miejscu i w określonym czasie. Dziedzictwo więc nie będzie faktem, ale będzie procesem. Dziedzictwo nie będzie stałe, ale będzie zmienne. Dziedzictwa będą różne. Więc jest intencjonalne, bo ktoś tego chce, jest kontekstualne, bo w jakimś kontekście geograficznym, historycznym tego chce. I poniekąd, powiedziałbym zawartym, transformując jego myśl dotyczącą konstrukcji mitycznych, powiedziałbym tak, że dziedzictwo jest imperatywne. W dziedzictwie jest pewnego rodzaju komponent, idea mówiąca o tym, że jeżeli coś uznamy za dziedzictwo, to znaczy, że to przetrwa, że to coś będzie chronione, że ma wartość. Więc dziedzictwo, korzystając aluzyjnie z pewnych pojęć, jest równocześnie intencjonalne, kontekstualne i imperatywne. Innymi słowy powiedziałbym tak. Dziedzictwo stawia pewne cele przeszłości. I te cele mogą być różne. Cele mogą mieć charakter gospodarczy, ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowy. Tych sposobów wykorzystania dziedzictwa może być bardzo wiele. Książki wydawane pod redakcją profesora Purchli o tym mówią znakomicie. Nowy wymiar dziedzictwa. Nowy. Stara przeszłość, która mierzy się z nowymi celami. Znaleźć w narodowym sakrum nowe przesłanie, nowy gospodarczy, ekonomiczny wymiar. Dziedzictwo jako czynnik wzrostu gospodarczego. Przed przeszłością stawiamy współczesne cele. Gospodarcze, polityczne, kulturowe, społeczne. I innymi słowy, można by powiedzieć tak, że teoretycy dziedzictwa wielokrotnie podkreślają kwestie fundamentalne, które mówią o tym, że dziedzictwo związane jest z wyborem. Nawiązuje do myśli profesora Purchli, który w jednej z książek napisał, że dziedzictwo to pamięć, wybór i tożsamość. Tak, pamięć, wybór i tożsamość. I powiedziałbym w ten sposób, że za tymi trzema słowami kryje się cała plejada, cała wielka refleksja dotycząca tego, czym jest dziedzictwo, jaka jest jego dynamika i do czego dziedzictwo jednostkom i wspólnotom służy. Pamięć, wybór i tożsamość. Gdybym miał spośród tych trzech słów wybrać jedno, i uczynić tę bardzo precyzyjną i lakoniczną formułę definiującą dziedzictwo jeszcze krótszą i powiedzieć jednym słowem, czym jest dziedzictwo w odniesieniu na przykład do przeszłości, choć dziedzictwo nie jest wyłącznie przeszłością, to powiedziałbym jeszcze lakoniczniej, że to jest wybór,
że dziedzictwo jest wyborem, w którym swoje wysłowienie znajduje i pamięć, i tożsamość. Wybór. Dziedzictwo jest wyborem, świadomym. Dziedzictwo jest świadomą zgodą na dziedziczenie. Wyrażamy jako jednostki zgodę na to, że coś będziemy dziedziczyć. Idąc trochę śladem myślenia profesora Szackiego, powiedziałbym w ten sposób, odwołując się do tekstu klasycznego, niedawno, który był ponownie wydany, pod tytułem Tradycja. Jest pewien rozdział w tej książce, który opowiada o relacji między tradycją i dziedzictwem. Profesor Szacki mówi tak, że tam, gdzie tradycja uznawana jest, rozumiana jest jako dziedzictwo, czyli za dobra materialne i niematerialne, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, istotna jest kwestia zgody i protestu, kwestia akceptacji. Wybór oznacza akceptację dziedziczenia. I teraz tak, skoro mamy do czynienia z czymś, co jest wyrazem pewnej woli dziedziczenia i pewnej świadomej decyzji, która dotyczy tego aktu, to z dziedzictwem zawsze wiąże się kwestia własności, bowiem trudno sobie wyobrazić dziedzictwo, które nie należy do nikogo. Dziedzictwo zawsze jest czyjeś. Gdyby odwołać się do książki wspomnianej profesora Tomaszewskiego, to kwestia dóbr kultury i dziedzictwa i zależności między dobrami kultury i dziedzictwem będzie fundamentalna. Refleksja nad tym, jak to się dzieje, że dobra kultury stają się dziedzictwem, że ktoś chce je chronić, że ktoś je adoptuje, przejmuje, a inne dobra, innych dóbr nikt, o inne dobra nikt nie dba, one nie stanowią zainteresowania niczyjego. Własność dziedzictwa. Dziedzictwo zawsze do kogoś należy bądź należało, co nie znaczy, że wszędzie są dziedzice, którzy o to dziedzictwo dbają. Historia Polski, pogranicza polsko-niemieckiego, polsko-litewskiego, kwestia żydowska w Krakowie. Dziedzictwo jest pewną nową perspektywą, która pozwala obłaskawiać przeszłość i adoptować, przekraczać pamięci, które związane są z pewnymi miejscami. Własność dziedzictwa, dziedzictwo zawsze należało bądź należy do kogoś. Dziedzictwo służy również symbolicznemu konstruowaniu granic wspólnoty. Kwestia, zmierzamy w tej książce do refleksji na temat tego, że Europa potrzebuje narzędzia, którym symbolicznie dobrze się nakreśli. Dziedzictwo znakomicie wchodzi w tę rolę. Dziedzictwo znakomicie kreśli symboliczne granice świata, który jest nasz i świata, który nasz nie jest. Dziedzictwo jako symboliczne narzędzie kreślące granice wspólnot. Dojdziemy do kwestii tego, czy takie granice w przypadku Europy da się zakreślić. Mówienie o dziedzictwie w kategoriach symbolicznych granic wspólnoty oznacza również kwestię włączania i wyłączania. Mówić o dziedzictwie czyimś oznacza również mówić o tych, którzy nie uczestniczą w dziedzictwie naszym. Więc kwestia dziedzictwa zawsze wprowadza komponent dotyczący własności, włączania i wyłączenia. Dziedzictwo jest zawsze, można by powiedzieć w ten sposób, jest to pewien wybór dokonujący się w oparciu o pewne konkretne, dzisiaj uznawane przez wspólnotę wartości. Wybór o aksjologicznym charakterze. Chcemy być dziedziczami czegoś z jakichś przyczyn. Z przyczyn, które są zakotwiczone w przesłaniu aksjologicznym. Są tacy teoretycy dziedzictwa, którzy będą mówili tak. Dziedzictwo to jest forma ciągłości między przeszłością a teraźniejszością. Że to jest taka forma, która nam dzisiaj pozwala nawiązać kontakt z przeszłością i że wszystko to, co ją uobecnia, konstruuje, prezentuje, jest pewną formą, która tą ciągłość umożliwia. Ale dodaję, wielu teoretyków dziedzictwa mówi w ten sposób, że jest to forma ciągłości z określoną przeszłością. Dziedzictwo zawsze jest czyjeś, nasze, wyraziliśmy zgodę na nie, więc jest to forma ciągłości z określoną przeszłością. Dziedzictwo zabytek, dziedzictwo pamięć, dziedzictwo historia. Jak to ująć?
jak pokazać to, że dziedzictwo wyrasta z pewnych pojęć i równocześnie, korzystając z nich, wychodzi wyraźnie kreśli zupełnie inne terytoria, symboliczne. Zabytek. Jest pewna francuska autorka, Nathalie Heinisch, która napisała książkę pod tytułem La fabrique du patrimoine, pokazując sytuację, w której znajduje się zabytek, klasycznie rozumiany, który staje się w pewnej perspektywie czasowej dziedzictwem. Wychodząc od zabytku, dochodzimy do dziedzictwa. Zabytek wyraża, ma pewne wartości, ma w sobie pewne wartości. Jest to wartość historyczna, artystyczna, naukowa, emocjonalna. Kwestią pewnego rodzaju jest kwestia dotycząca, czy jest to pomnik, zabytek, znak pamięci. Zostawmy tę kwestię. W jaki sposób zabytek staje się dziedzictwem? W jaki sposób rozciąga się przestrzeń? W jaki sposób rozciągnięty jest zabytek, by stać się dziedzictwem? Heinisch mówi tak. Są cztery sposoby, są cztery rozszerzenia pojęcia zabytku w taki sposób, że zabytek staje się dziedzictwem. Chronologiczne przede wszystkim i wskazuje chronologiczne. Zabytek w XIX wieku to był taki przedmiot, w którym dystans czasowy między tym, którzy coś uznawali za zabytek, a czasem, kiedy ten zabytek powstał, był dłuży. Akropol, pozostałości rzymskie. Zabytkiem było coś odległego w czasie. Dzisiaj dziedzictwem jest Nowa Huta. Kwestia chronologicznego rozciągnięcia i zmniejszenia dystansu tak bardzo, że nawet czasami wydaje się, że nie ma dystansu, że żyjemy w świecie dziedzictwa, jest bardzo intrygująca. Rozszerzenie chronologiczne oznaczające skrócenie dystansu czasowego. Następna kwestia jest to kwestia rozszerzenia o charakterze topograficznym. Zabytek żył w czymś, był przedmiotem konserwacji, myśli konserwatorskiej, która dotyczyła jego właśnie. Gdy tymczasem można spojrzeć na zabytek nie w perspektywie owej splendid isolation, którym zajmowali się konserwatorzy zabytków, ale spojrzeć na kontekst, w którym zabytek się znajduje, czyli we wszystko to, co dotyczy kontekstu, środowiska, pejzażu. Zabytek stał się czymś znacznie szerszym niż tylko i wyłącznie sobą samym. Wyszedł z granic zainteresowania wyłącznie wąsko rozumianego konserwatorstwa. Heinisch podkreśla jeszcze jedną rzecz. Kwestia klasyfikacji. Kiedyś zabytkiem były przedmioty wyjątkowej klasy pod względem estetyki. Dzisiaj za dziedzictwo uznawane są przedmioty, które niekoniecznie są pięknie, które niekoniecznie wyrażają wartość o charakterze wyjątkowości i estetyki. Są to sklepy, dworce, zakłady przemysłowe. Nagle z zabytku, którym była Gioconda, nagle okazało się, że przedmiotem konserwacji, troski, wartości jest jakaś kopalnia, jest jakiś oddział Nowej Huty. To jest sytuacja, w której mamy do czynienia z rozszerzeniem o takim klasyfikacyjnym charakterze. Nie wyłącznie przedmioty wyjątkowe pod względem artystycznym, ale specyficzne pod pewnym względem. Sklepy, dworce, zakłady przemysłowe. Wiele można by tu pokazać. Nawet na Kazimierzu Krakowskim można by pójść tym tropem. I kwestia teoretycznego rozciągnięcia. Kiedyś za zabytki uznawano rzeczy jednostkowe. Dzisiaj zrezygnowano już z tego unikum, z tej partykularności, niepowtarzalności. Za dziedzictwo uznaje się również przedmioty, które są typowe. Więc niemałe, nieograniczone podejście do zabytku, ale podejście o bardzo specyficznym, rozszerzającym podejściu. Nie pojedyncze przedmioty, ale również przedmioty, które są w pewien sposób znaczące ze względu na to, że wskazują pewne serie. Więc krótszy dystans czasowy, kontekst, pejzaż, środowisko,
przedmioty niekoniecznie piękne i przedmioty, które z pewnością nie są jednostkowe. Dziedzictwo, które czerpiąc z zabytku, staje się pojęciem dotyczącym zupełnie innych kwestii. Gdyby spojrzeć na to, co mówi Hajnisz i mówi o tym, że zabytek rozciągnięty jest w ten sposób, że mamy do czynienia również ze środowiskiem, kontekstem, pejzażem, to nagle okazuje się, że w tym miejscu można znakomicie zauważyć to, co uznawane jest za dziedzictwo, również naturę. Natura również staje się elementem wartym ochrony. Historia, dziedzictwo, historia, dziedzictwo miejsca pamięci. Kwestia prawdy historycznej i prawdy dziedzictwa. Czy istnieje prawda historii, czy istnieje prawda dziedzictwa? Otóż wydaje mi się w ten sposób, że idąc śladem rozważań amerykańskiego teoretyka dziedzictwa Davida Lowenthala, powiedziałbym w ten sposób, że istnieje pewnego rodzaju napięcie między tym, co uznawane jest za akademicką sztukę pisania historii, a tym, w jaki sposób przeżywane jest dziedzictwo. Że w pewien sposób dziedzictwo jest, wykorzystuje doświadczenie, ustalenia, narracji historycznej, ale niekoniecznie akcent kładzie na prawdę historyczną. Dziedzictwo będzie bardziej kładło akcent na coś, co nazwałbym pewnego rodzaju doświadczeniem przeszłości. Że prawda historyczna nie jest centralną kwestią, która może się tutaj pojawić. Jak pisze w książce, pokazuje pewnego rodzaju kontekst, który dotyczy pewnej wewnętrznej refleksji, która dotyczyła historiografii czy pisania historii w ogóle. Że w pewnym momencie okazało się, że pisarstwo historyczne jest z pogranicza pisarstwa o charakterze empirycznym, naukowym, pozytywistycznym, w którym komponent literacki jest komponentem istotnym. W przypadku dziedzictwa, jak będzie chciał tego Lowenthal, będzie podkreślał fakt, że historia będzie jednak dążyła do czegoś, co można by nazwać dotarciem do prawdy. Narracja historyczna będzie w jakiś sposób, nawet jeżeli będzie uwikłana w pewne tropy pisarstwa historycznego, jak będą to mówili chociażby Frank Ankersmith. Można by powiedzieć w ten sposób, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju dochodzeniem do prawdy w narracji historycznej, ale równocześnie, jak będzie twierdził Lowenthal, można by powiedzieć w ten sposób, że bez narracji historycznej i bez ustaleń dotyczących dziedzictwa, bez ustaleń historycznych nie byłoby dziedzictwa, że dziedzictwo jest wtórne wobec narracji historycznej, że dziedzictwo wyolbrzymia, czasami nawet pomija, jak będzie pisał, czasami kreuje, zapomina intencjonalnie, że jest to pewien wybór, który jest dokonywany i dotyczy przeszłości. Będzie budował taką bardzo wyraźną opozycję, twierdząc, że historia to wiedza, a dziedzictwo, jak będzie pisał, i tak to będzie czasami przedstawiał, że dziedzictwo to jest katechizm. Pewnej parze historia i dziedzictwo zaproponowałbym pokazać tą parę w innym jeszcze kontekście, w parze i w pewnej opozycji, inteligencja i intuicja. Że historii odpowiada inteligencja, dziedzictwu odpowiada intuicja. Tak bym to proponował widzieć. W pewien sposób powiedziałbym tak, idąc śladem Lowenthala, że dziedzictwo nie jest obrazem rzeczywistości, ale jest obrazem dla rzeczywistości. Że poniekąd wyobrażenie o przeszłości będzie poprzedzało te kwestie. Refleksje na temat obecności pamięci w refleksji historycznej, w narracji historycznej jest fundamentalna. Miejsca pamięci, te, które znamy w klasycznym rozwinięciu i w klasycznym dziele Pierre'a Nory pod tytułem Le lieu de mémoire, pokazuje w jaki sposób pamięć różni się od historii.
I miejsca pamięci w tym rozumieniu, jakie proponuje Pierre Nora, znakomicie wpisują się w to, co często uznawane jest za dziedzictwo. Więc z jednej strony mamy to wyraźne napięcie proponowane przez niektórych autorów, którzy mówią, dziedzictwo wyraźnie różni się od historii. Mamy również w historii takie sposoby interpretacji zjawisk historycznych, które uwzględniają również pamięć. I miejsca pamięci są takim sposobem interpretacji przeszłości, który przede wszystkim dla tych, którzy zajmują się i używają tego pojęcia, podkreślają jedną fundamentalną kwestię, która dla dziedzictwa jest istotna. Otóż chodzi o złamanie zasady linearności historycznej. Dla tych, którzy zajmują się miejscami pamięci, narracja historyczna jest nie najważniejsza. Chodzi o nawarstwiające się znaczenia, które przechodzą w czasie. Narracja historyczna jest wydarzeniowa, linearna, a miejsca pamięci takie nie są. Są w pewien sposób, jak będzie pisał Pierre Nora, są znakami i w pewien sposób są poza historią. Kwestia również istotna, która wydaje się być w przypadku dziedzictwa ogromnie interesująca. Kwestia dziedzictwa i w pewien sposób symulakrów, używania w pewien sposób obrazów przeszłości do kreowania owych obrazów. Brett mówi w ten sposób, że dziedzictwo jest w pewien sposób nieliteracką formą, nienarracyjną formą doznawania przeszłości i często jest pozaakademicką formą, w której społeczności i jednostki doświadczają przeszłości. I jest to często bardzo wersja popularna doświadczania przeszłości. Dziedzictwo często jest przedstawiane jako produkt. Dziedzictwo często jest przedstawiane jako produkt i taki produkt, w którym kwestia prawdy historycznej nie jest centralna. Brett mówi tak, istotą dziedzictwa nie jest prawda historyczna, ale doświadczenie przeszłości. To jest przesunięcie akcentu w zupełnie inne miejsce. Więc jest to pewnego rodzaju scalenie tego, co jest prawdą historyczną, z wyobraźnią na temat przeszłości, autentyzmu i wyobrażenia, autentyzmu i falsyfikatu, prawdy historycznej ubranej w pewne określone formy. Dziedzictwo na początku XXI wieku. Mówię tak, jest to pojęcie, które pojawia się w bardzo określonym momencie i w bardzo określonej przestrzeni. Uważam, że moment pojawienia się pojęcia dziedzictwa i takiej wielkiej eksplozji zainteresowania tym pojęciem wydarza się w bardzo konkretnym momencie, że jest to moment po 1989 roku i po 2004 roku. Europa Środkowa w poszukiwaniu nowej narracji na temat przeszłości. I powiedziałbym tak, budując rozdział na temat uwikłania, aliansu, dziedzictwa i polityki, powiedziałbym w ten sposób, nawiązując do kilku teoretyków, którzy interpretują kwestie Europy Środkowej i współczesnego stanu badań humanistyki. Na początku XXI wieku mamy do czynienia z kryzysem wielkich narracji. Kryzysem wielkich narracji, które oznaczają tyle, że nie tęsknimy za tymi wielkimi narracjami, że one nawet utraciliśmy, jak będzie twierdził Lyotard, tęsknotę za tymi wielkimi narracjami. Utraciliśmy wiarę, potrzebę wiary w jedną prawdę. Dziedzictwo znakomicie odpowiada na tę sytuację. Delanti mówi tak. Nie ma już wielkiej, nie istnieje już w nas potrzeba i tęsknota za wielkimi narracjami.
Interesują nas małe narracje, mikronarracje, rehabilitujemy je. I Delanti mówi o sytuacji Europy na początku XXI wieku w ten sposób, że słabnie rola wielkich historycznych narracji i że pojawia się zainteresowanie takim widzeniem i interpretowaniem przeszłości, która będzie interpretowała przeszłość w nowy, nienarracyjny sposób. Delanti mówi, że właśnie na początku XXI wieku jest wyraźne zainteresowanie takim rozumieniem przeszłości, która zrywa z wielkimi historycznymi narracjami. To są takie interpretacje, jak będzie twierdził Delanti, które przed przeszłością stawiają nowe cele. I tu pojawia się kwestia pewnego pomysłu, pewnej inicjatywy, która była motorem mojego zainteresowania kwestią dziedzictwa w perspektywie europejskiej. Znak dziedzictwa europejskiego jako pewna konsekwencja poszukiwania kulturowego uzasadnienia i połączenia dziedzictwa z projektem europejskim. Europa, Unia Europejska, legitymizacja tego projektu w perspektywie kulturowej i historycznej. Nowa. I powiedziałbym tak, że jest ogromnie interesujące, jest ogromnie interesujący alians i łatwość, z jaką dziedzictwo wchodzi w alians z różnymi projektami politycznymi. Unia Europejska w tym zakresie jest ogromnie interesująca z tego właśnie powodu, że mamy do czynienia z pewnym projektem, który próbuje odwołać się do historii europejskiej, ale w inny niż narracyjny sposób. Narracja tak rozumianemu dziedzictwu europejskiemu nie jest w sposób bezpośredni konieczna. I Delanti mówi tak, że skoro nie ma już potrzeby narracji, skoro słabnie bardzo wyraźnie zainteresowanie narracją historyczną, to pojawia się kwestia dziedzictwa. Pomysł był następujący. Pomysł pojawił się w 2005 roku. Ostatecznie w roku 2007 pomysł znalazł swoją konkretyzację. Zbudować listę emblematycznych dla Europy miejsc. Znaleźć takie miejsca pamięci, takie znaczenia, które będą odwoływały, będą łączyły projekt europejski z historią europejską, która będzie odwoływała się do narodowych korzeni, ale równocześnie będzie w pewien sposób nawiązywała do projektu europejskiego. W chwili obecnej na liście znajduje się 68 miejsc różnego typu. Nie wszystkie państwa Unii Europejskiej zgłosiły się do tego projektu. Wyselekcjonowano ich 68. Polska posiada 4 takie miejsca, które certyfikowane były znakiem dziedzictwa europejskiego. Na liście polskiej znajduje się Katedra Wawelska, miasto Lublin, Wzgórze Lecha i Stocznia Gdańska. Inne państwa wyselekcjonowały inne miejsca, budując w pewien sposób pewną asocjacyjną konstrukcję, która jest pewnego rodzaju symbolicznym pejzażem, który pozwala łączyć projekt polityczny z konkretnym pomysłem o charakterze historycznym. Ale to, co jest interesujące, to fakt, że łączymy perspektywę historyczną, ale w jej odsłonie patrimonialnej z pewnym projektem politycznym. Ta inicjatywa trwa nadal. W tej chwili projekty będą przechodziły ponownie rodzaj redefinicji, będą ponownie starały się o przyjęcie na tą listę z tego powodu, że lista, która miała charakter międzyrządowy, stała się od 2011 roku inicjatywą unijną i każde z tych miejsc ponownie będzie musiało wystartować w konkurencji. I powiedziałbym tak, ogromnie interesujące jest to, że mówimy o dziedzictwie europejskim,
że mówimy o dziedzictwie europejskim, a nie historii czy pamięci europejskiej, choć nawiązujemy do tych pojęć. I powiedziałbym tak, że interesujące jest to, że dyskurs europejski, język Unii Europejskiej jest językiem, który w specyficzny sposób wykorzystał już kilka pojęć, które pochodzą z języka nauki. Kultura, spójność społeczna, emigracja, mobilność. Powiedziałbym tak, że w zakresie refleksji na temat przeszłości Europa bardzo chętnie sięga do pojęcia, jakim jest dziedzictwo, w pewien sposób odwołując się do takiego rozumienia przeszłości, które niekoniecznie jest narracyjne, choć zakorzenione w bardzo konkretnych wartościach. I powiedziałbym tak, że jest to sytuacja ogromnie interesująca, gdzie pewne pojęcie o proweniencji naukowej jest, znalazło się w dyskursie politycznym, który jest wykorzystywany w procesie legitymizacji projektu politycznego. Książka więc pomyślana jest w ten sposób, żeby z jednej strony pokazać źródła siły tego pojęcia, że ono aluzyjnie sięga do historii, miejsc pamięci, tradycji. Ale kiedy miejsca pamięci, historie, narracje, tradycje stają się dziedzictwem, w pewien sposób stają się produktem i obsługują, jak powie profesor Burszta, pewne zapotrzebowanie społeczne. I sięgając do konkretnych pojęć, które funkcjonują w naukach szeroko rozumianej humanistyki, to pojęcie wykracza poza nie, jest pochwycone przez dyskurs europejski, jest wykorzystywane do oznaczania, legitymizowania pewnego projektu politycznego. Kwestie bardzo subtelne, które jednakowoż są ogromnie interesujące z punktu widzenia badawczego. Więc tak bym powiedział, że o tym jest ta książka, o pewnej zaskakującej sile pojęcia dziedzictwa i tego, w jaki sposób wykorzystuje ono pewne fakty, już do tej pory znane w formie do tej pory używanych pojęć analitycznych. I przejście do kwestii dotyczących znaku dziedzictwa europejskiego. O tym jest ta książka. Siła pojęcia i jego zastosowanie w dyskursie politycznym. W tym momencie dziękuję i liczę na Państwa pytania. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Pan nie zauważył, ale pan wygłosił wykład habilitacyjny i rozumiem, że pan profesor Niedźwiecki to też dobrze zapamięta. Bardzo dziękuję za to, że pan nas też utwierdził w wierze w dziedzictwo i bardzo dziękuję, że pan w tym właśnie momencie skończył, bo ja zawsze powtarzam, że promocja książki nie może polegać na opowiadaniu o zawartości książki, bo wtedy już nikt jej nie kupi. Natomiast mamy teraz autora i w związku z tym jest to świetna okazja, żeby z autorem porozmawiać, podyskutować, żeby autorowi zadać jakieś podchwytliwe pytanie. Mamy też, jak rozumiem, mobilny mikrofon. Jest kamera, można też się sfilmować. Nie macie Państwo żadnych pytań? To ja wywołam do odpowiedzi pana profesora Czesława Poremskiego, który był jednym z dwóch albo trzech pierwszych czytelników tego dzieła. Czesławie, czy zechciałbyś krótko skomentować, bo jeżeli już nie pytanie, to pewnie wypada pochwalić. A ty napisałeś entuzjastyczną recenzję w związku z tym, wydawniczą, która... Mikrofon. ...komplementów, które zwrócą Państwa uwagę na perspektywy, o których w całej swojej skromności pan doktor Kowalski nie powiedział. To są w istocie perspektywy wręcz
chatko powiedzieć, ale filozoficzne. Znaczy wtedy, kiedy mówi się o tym, że dziedzictwo służy realizacji pewnych decyzji aksjologicznych wspólnot, a kiedy się mówi, że dziedzictwo jest wyrazem pewnych decyzji aksjologicznych, natychmiast widać, że angażuje się bardzo zaawansowany język filozoficzny i wchodzi się na teren trudnych problemów, także filozoficznie trudnych problemów. Także ta książka ma jeszcze i to głębsze dno, że pozwala zastanowić się niejako na pewnym przykładzie nad problematyką, która drążona jest przez współczesną filozofię. Pan profesor Purchla mówił o tym, że doktor Kowalski wędruje pomiędzy rozmaitymi dyscyplinami, a to etnologia, a to socjologia, a to nauki o zarządzaniu w Krakowie, w Kopenhadze, ale tutaj okazuje się, że doktor Kowalski wędruje jeszcze w inne strony i za to go też chcę pochwalić, bo to jest coś takiego, co może służyć jako przykład do wykorzystania na seminarium filozoficznym. Wręcz refleksja nad wspólnotą, istotą wspólnoty, zakotwiczeniem wspólnoty w wartościach, to jest coś, co jest jednym z bardzo ważnych wątków współczesnej filozofii społecznej, nie tylko zresztą filozofii społecznej. To nie jest eksponowane bardzo w książce, ale to jest w tle. I to był jeden z powodów, dla których tę książkę recenzowałem, bo w tych wszystkich dyscyplinach, w których doktor Kowalski porusza się z taką swobodą, to jestem amatorem. Ale w tej jednej akurat trochę zrozumienia mam i pewnego doświadczenia. I tutaj mogę zaświadczyć, że nie ma rzeczy błahych, nieciekawych, niewartych zastanowienia się w tej książce z tej perspektywy, o której tutaj powiedziałem, improwizując. Bardzo nie byłem przygotowany na takie wezwanie do tablicy. No, pan profesor Porębski jest przygotowany na każdą sytuację i dzięki panu profesorowi autor dowiedział się, że nie tylko napisał książkę prozą, ale jeszcze jest filozofem. Natomiast chciałem też podkreślić dwie rzeczy, jeśli można zrobić coś, co się nazywa keep talking, w nadziei, że jeszcze choć jedno pytanie za chwilę się urodzi, pytanie z sali. Czytając tą książkę, no, można też wyrobić sobie pogląd na temat szerokości nie tylko horyzontów autora, ale też jego, można powiedzieć, bazy materiałowej. I to, co jest bardzo istotne, że my w wielu naszych publikacjach sięgamy odruchowo do literatury angielskojęzycznej. W naszej branży często wspieraliśmy się i wspieramy obszarem kultury języka niemieckiego. Natomiast to, czego szczerze panu doktorowi zawsze zazdrościłem, to tego, że jest frankofilem i frankofonem. W tym skróconym życiorysie nie mogę wymienić tych wszystkich uniwersytetów, gdzie wykładał, ale zwłaszcza Strasburg, jak rozumiem, jest tym uniwersytetem i tym miejscem, gdzie można powiedzieć, pan doktor Kowalski jest już wizytującym profesorem. I w tej książce ta francuska myśl o patrimoine, o dziedzictwie zajmuje bardzo istotne miejsce. I, no, i ona jakby dla polskiego czytelnika jest też otwarciem na świat, który często nam umykał i umyka. No a po drugie, często to powtarzam, że my, zaczynając z panią dyrektor Anną Gawrą, która jest dzisiaj tutaj z nami, z panem profesorem Brońskim, w czasie konferencji KBWE w Krakowie w maju 1991 roku, konferencji poświęconej dziedzictwu kulturowemu, tą zabawę w centrum i tą grę w dziedzictwo, sami żeśmy też nie mogli przewidzieć, że dziedzictwo kulturowe stanie się tak szerokim, tak aktualnym, tak głębokim, tak wielowątkowym i tak dynamicznym pojęciem. No jedyne, co nas teraz może martwić, że nas gender medialnie przykryło, ale też jest, jak rozumiem, to zjawisko i problem, no, który pokazuje, jak
może się coś szybko bardzo rozwinąć. Co do dziedzictwa, a więc do naszej pamięci, do naszego wyboru i naszej tożsamości, jestem spokojny, bezrobocie nam nie grozi. To pojęcie, ta konstrukcja, ta kategoria niewątpliwie ma swoją wielką przyszłość, bo dziedzictwo to jest wykorzystanie przeszłości do współczesnych i przyszłych celów, a te cele się cały czas przecież zmieniają i ta gra w dziedzictwo ewokuje tu w Europie, a zwłaszcza w Europie Środkowej, tysiące pytań, problemów, konfliktów. Konfliktów pamięci również, o tym zresztą mówi wystawa, którą można dzisiaj w naszym centrum do kwietnia oglądać. Wystawa, której też towarzyszy katalog. Czy macie Państwo, bardzo się cieszę, że specjalistka od problematyki dziedzictwa, w tym również dziedzictwa, jak rozumiem, naszych starszych braci w wierze, zada teraz pytanie. To bardzo, bardzo niezasłużony komplement, ale dziękuję panie profesorze. Katarzyna Suszkiewicz, Instytut Europeistyki. Chciałam powiedzieć, że ja miałam ogromną przyjemność uczestniczenia w wykładach pana doktora. Przyjemność czytania książki jeszcze przede mną. Natomiast chciałam zapytać o jedną rzecz, może komentarz, a na pewno to też w książce jest w jakiś sposób zawarte. Sytuacja, która mnie interesuje najbardziej, to sytuacja, kiedy do określonego dziedzictwa i wyboru tego dziedzictwa aspirują dwie grupy. I co wtedy? Albo druga sytuacja, która też, jak pan profesor wspomniał, jest mi dosyć bliska, kiedy pewne ogromne dziedzictwo, i myślę tu o dziedzictwie żydowskim, zostało w jakiś sposób opuszczone, ale też może być przejęte przez inne grupy. Także jakby pan doktor był łaskawy skomentować na ten temat. Bardzo dziękuję pani Katarzyno za to pytanie, ponieważ ono zwraca uwagę na coś, o czym nie powiedziałem, w stresie, myśli trochę rozbiegane. Kwestie dotyczące pewnej perspektywy dziedzictw zwaśnionych, pamięci trudnych, dziedzictwa dramatycznego, miejsc dramatycznych w Europie, takich w Europie Środkowej jest wiele. I co dziedzictwo wnosi do takiej refleksji, którą proponuję w tej książce? Otóż ja w tej książce proponuję jedną bardzo, wydaje mi się, interesującą kwestię, pokazuję w tej dynamice dziedzictwa. Otóż podając przykład Auschwitz, dramatyczny, powiedziałbym tak, nawiązując do kwestii, którymi pani Katarzyna się zajmuje, powiedziałbym tak, że dziedzictwo jest zupełnie nową perspektywą niż to, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory w perspektywie pamięci i historii. Otóż dlaczego? Jeżeli uwzględnimy to, że pamięci ofiar i katów są absolutnie odrębne, że historia Auschwitz jest pewną zuniwersalizowaną wersją opowiadającą o pewnych wydarzeniach, to czymś jeszcze zupełnie innym jest dziedzictwo Auschwitz. Powiedziałbym tak, że dziedzictwo jako pewna perspektywa spojrzenia na przeszłość pokazuje pewne drogi interpretacyjne, których pamięć i historia nie są w stanie pokazać. I powiedziałbym tak, że dziedzictwo jest ogromnie interesujące z tego powodu, że ono wykracza poza do tej pory funkcjonujące sposoby interpretacji przeszłości. Dziedzictwa trudne, dziedzictwa skonfliktowane, które mogą ze sobą skonfliktowane, trudne. Dziedzictwo opuszczone. W przypadku dziedzictwa interesujące jest to, że dziedzictwo ma w sobie pewnego rodzaju komponent, pewną dynamikę adaptacji, przejęcia, przejmowania i przekraczania. Powiedziałbym tak, że o ile na przykład dziedzictwo niemieckie było dziedzictwem zapomnianym, marginalizowanym, to od pewnego momentu, ale właśnie od pewnego momentu dziedzictwo stało się dziedzictwem wspólnym, kosmopolitycznym, europejskim. Powiedziałbym tak, że trudne pamięci, trudne wydarzenia w perspektywie dziedzictwa stają
w zupełnie innej perspektywie. Dziedzictwo kreśli kwestie trudności, dramatu w zupełnie inny sposób. Dziedzictwo daje szansę na przejęcie, przepracowanie, adopcję, zaadoptowanie, przyjęcie jako własnego, przepracowanie trudnej pamięci. O ile pamięci są zawsze odrębne, one płyną swoimi drogami, one są zmienne, ale trudno sobie wyobrazić, że pamięci katów i ofiar kiedykolwiek się połączą. To jednak perspektywa widzenia, doświadczenia Auschwitz, dramatu w perspektywie dziedzictwa jest fundamentalna. Powiedziałbym tak, że to jest zupełnie nowa perspektywa widzenia przeszłości w Europie Środkowej. I w tym widzę siłę tego pojęcia i równocześnie siłę, która powoduje, że ono jest zagarnięte przez dyskurs europejski. I powiedziałbym nawet więcej. Powiedziałbym tak, że to jest pojęcie, które jest używane do tego, by europeizować przeszłość w Europie. Że dziedzictwo znakomicie się do tego nadaje, że często jest nienarracyjne, nie boi się subiektywności, nie boi się nienarracyjności, używa pewnych obrazów na temat przeszłości, nie boi się iluzji, fantazji. Więc powiedziałbym w ten sposób, że to jest kwestia zupełnie innego, nowego rozłożenia akcentów. Także to są kwestie, powiedziałbym, że z punktu widzenia poznawczego i rozwiązywania kwestii, które są otwarte, trudne i bolesne w Europie Środkowej, perspektywa dziedzictwa jest perspektywą nową, której do tej pory stosowane perspektywy analityczne nie oferowały. Jestem o tym głęboko przekonany, że tak właśnie jest, że to jest perspektywa do tej pory jeszcze nieobserwowana i że w obszarze Europy Środkowej to jest pojęcie, które wiele kwestii jest w stanie rozwiązać, pokazać w nowej zupełnie perspektywie. Czyli po pierwsze bezrobocie nam nie grozi, po drugie dziedzictwo ma przyszłość, po trzecie dziedzictwo kłopotliwe, dziedzictwo nienawiści, dziedzictwo wroga, dziedzictwo bez dziedziców znajdują dzisiaj wspólny mianownik w tym pojęciu, które można powiedzieć wspólnota międzynarodowa tu w Krakowie na konferencji KBWE można powiedzieć wprowadziła do obiegu w 1991 roku, o czym pamiętają Niemcy, o czym nie pamiętają Polacy. Our common heritage, nasze wspólne dziedzictwo jako wspólna odpowiedzialność. I to oczywiście ewokuje finał tego spotkania. Ja powinienem jeszcze zapowiedzieć następne, ale nim się to stanie, jeszcze jedno pytanie z Instytutu Europeistyki. Panie profesorze, zwracam się do profesora Dariusza Niedźwieckiego. Mamy bardzo utalentowaną młodzież w Instytucie. Dziękuję bardzo. Radosław Kuś. Ja właściwie zabieram głos jako absolwent Instytutu Europeistyki. Ale na samym początku chciałem, mam bardziej refleksję niż pytanie. Na samym początku chciałem bardzo podziękować panu doktorowi za tą książkę, która jest niejako zwieńczeniem refleksji na temat, czym jest dziedzictwo kulturowe. Ten temat był wielokrotnie poruszany podczas seminariów licencjackich u pana doktora oraz seminarium magisterskiego u pana profesora. Za to bardzo dziękuję i myślę, że jest to bardzo, ta publikacja ma duży wkład właśnie w jakby usystematyzowaniu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, czym ono jest. My na seminariach próbowaliśmy właśnie zmagać się z tą tematyką, ale z wypowiedzi pana profesora Porębskiego nasuwa mi się też taka myśl, że dziedzictwo kulturowe jest to pojęcie bardzo humanistyczne. Jest takim pojęciem, jest taką nauką interdyscyplinarną. Podobnie jak podejście do zagadnienia europeistyki. Tutaj mówiąc o dziedzictwie kulturowym, poruszamy się w kilku obszarach nauki. Począwszy od to spojrzenie socjologiczno-antropologiczne, poprzez zagadnienia ekonomii, urbanistyki, poprzez te procesy rewitalizacyjne. Także tak jak pan powiedział, pan doktor powiedział, to pojęcie ma dużą przyszłość. Jednak z mojej jeszcze perspektywy właściwie pracy zawodowej, pracuję w, może brzydko to powiem, ale zajmuję się kulturą od strony administracyjnej, czasem to pojęcie jest niestety nadużywane i no to też jest pewnego rodzaju zagrożenie. Ale dziękuję bardzo za tą książkę, myślę, że no stanowi ona ważny głos w temacie dziedzictwa. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję również za
pana znakomitą pracę magisterską, w której pan też próbował właśnie problem dziedzictwa usystematyzować. W finale pani dyrektor Anna Gawron. No skoro pan profesor po nazwiskach, to ja też. I niezależnie od tego, że nie chcę panu profesorowi odbierać głosu na koniec, to słuchając dzisiejszej wypowiedzi pana doktora profesora Inspe Kowalskiego, myślę sobie tak, że pamiętając o jego dotychczasowej współpracy z centrum, wybierając co najmniej dwie duże publikacje do ukazania się właśnie w naszym wydawnictwie, słuchając wypowiedzi przedstawicieli uniwersytetu, powiedziałabym tak, uznajmy pana doktora Kowalskiego za dobro wspólne nauki, czyli uniwersytetu i centrum, które jest bardziej praktyczne. Dziękuję. Dodam od siebie, że w tej książce pan doktor rozróżnia dobro i dobra kultury od dziedzictwa kulturowego. Jest pan póki co dobrem, jeszcze nie dziedzictwem. Natomiast jeżeli chodzi o dziedzictwo, to nie możemy zignorować w finale jeszcze jednej kwestii, to znaczy naszego obowiązku wobec dziedzictwa. Państwo dzisiaj ten obowiązek wypełnili z naddatkiem, ale chcę powiedzieć, że to, czym centrum się zajmuje, to nie tylko teoria dziedzictwa, ale też bardzo złożona, skomplikowana, coraz trudniejsza kwestia zarządzania dziedzictwem i ochrony dziedzictwa. I za tydzień, dokładnie o tej samej porze, w środę o godzinie 18:00, wspólnie z panem profesorem Jerzym Hausnerem będziemy się chwalić książką, którą którą Narodowe Centrum Kultury Warszawska, bratnia instytucja ministra kultury, wydała dosłownie kilka dni temu. Książka się nazywa Kultura a Rozwój. To spotkanie poprowadzi pan profesor Jerzy Wilkin ze Szkoły Głównej Handlowej. Będziemy mówić zwłaszcza o relacji pomiędzy kulturą, pomiędzy dziedzictwem a rozwojem, również w wymiarze ekonomicznym i wymiarze społecznym. Gorąco państwa na to spotkanie z góry zapraszam, a póki co jeszcze raz. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Jesteśmy z pana dumni, jest pan dobrem, a książkę pan teraz będzie podpisywał, jeżeli oczywiście ktokolwiek będzie chciał po tym wszystkim, co pan już opowiedział, zainwestować w tę książkę. Dziękuję bardzo.